Ale działa ci normalnie na czwórce potem. Tak. Dobra. Tak, nie ma problemu z tym akurat. Bo ja akurat z internetem nie mam problemu, tylko po prostu... Pulson, zapomniałem, że ty z nami jesteś. Pulson to pamiętam jak kiedyś lagował na jakieś multi tak. 4000. Dobra, więc chwilę dajcie, niech każdy sobie coś tam ogarnie, co chce z krajów ogarnąć. Pierwszej wojny światowej. Czekaj, bo jest Pitrox w końcu, tak? Tak, ja jestem. Dobra. A mam też! Na co by przeznaczyć jeden... O, fuck, przypomniałem sobie, jaki burdel z wojskiem ma Osman. Dobra, rozdzielmy się na sojusze. Jeszcze poczekajcie, wystartujemy najpierw, czy to działa. Tak. No, trzeba bym się rozdzielić, w razie co się zejdziemy znowu. Ale ja jestem zły. Nie, ty jako tu jak nie masz nigdzie kurwa jakichkolwiek sojowców, jesteś biedny. W sumie nie możesz po prostu odpalić gry, bo to i tak wtedy... Aj, Polak, każde państwo bałkańskie jest tak biedne, że... No nie, no wiecie nie. Dobra, to chyba możemy... Grecja? To ty chyba nigdy nie wygrałeś. Chyba nie, no, możemy wystartować. Już wszyscy gotowi? Można wystartować? Tak, wszyscy gotowi. Tak. Ma duż... Ma chromosomy. Jest czad. Nie mam manpowera. O, mam laga. No ale fajnie, minęła godzina. Bugę też nie ma jakoś dobitny duży manpower. Okej, dobra. Kiedy grasz Arabami, ale nie masz manpowera. Coś chyba jest nie tak. Kejserka grasz. No? Oskar. Inne kanały? No, za chwilę idzie. Dobra, jak minie pierwszy dzień i wrzucę trójkę... Dobra, to zapauzuję i przerzućcie się na kanały każdy. To robimy tak. Dobra, pięć rok. Bałkany, dobra. To rozchodzimy się. Tam gdzie kto tam jest. Sojusz jeden. Dobra. No witam Beatatulkę największego, no. Witam. Dobra, szybkie pytanie. Wszyscy jesteśmy tutaj już? Wszyscy, dobra. Tak. Musiałem ogarnąć. A drugie pytanie, nie oddam ci iteracji. Jakiej tracji? Nie, nie chcę tracji. Przecież kurwa mówię, że za trację to wtedy będzie problem. Wiesz co? Ja właśnie nie wiem, czy... Właśnie, jak się tutaj w drzewku iść w inną stronę niż tego, niż w... tych absolutyzmu. Ja myślałem, że nie wiem, ja nie wiem, jak ogarnąć ten kraj, żeby działał jak należy. Dobra, ja myślałem, że z Turkami będę siedział. Raczej ty ten... Pingwin, ty... Nie pamiętam, jaką masz ścieżkę. Możesz sobie wybrać... ale no, ogarnij się. Bo nie ma broken generałów. Idź na konferencyjny, na razie jesteś w żadnym sojuszu. Czyżby Savinko? Ty możesz między Persją a tym sobie wybrać, Osmanem. Ej, Vlad, jakie mamy sojuszu? Mamy tam z tymi. To ty jesteś, dobra. Ty jesteś z Bułgarem w sojuszu i wy macie... Właśnie. Love and Peace. Ja powinienem być tam na sojuszu dwójca, cię mówią, że ja z tobą powinien być z Turkiem. No bo Bułgaria jest tutaj. A tutaj. A kim ty jesteś? Albanią jest. Albańczykiem. Dobra. Najlepszym krajem, jaki mógł być. Ja mam broken generałów. Mam bardzo fajny. Dobrze. Mówi się trudno. Dobra, mamy jakiś plan? Bo ja nie mam. Ja mam takie, żeby może ode mnie puszczać, bo tak nie wiem. Ty tam nie puszczysz pewnie u siebie, bo to jest bardzo mało miejsca. Ja wiem, że Persja będzie dla mnie największym wrogiem, bo mój plan jest taki. Wytrzymać z Persją, zniszczyć Armenię i jak najszybciej trzeba Jemen i Egipt zajechać. Ale to jest taki na szybko plan, sklepiony w 5 minut. Tam akurat Egipt to będzie okej, ale od Libli. Niby tam będzie lepiej, bo od Suezu my się nie przebijmy, nie ma szans. No to na Suezie się najlepiej trzeba bronić. Najpierw będą Bałkany, na Bałkanach to wszyscy myślę wyślemy po jednej dywizji, chyba oprócz Jabala, bo on wtedy ma wojnę. Dobrze mówię, Izraelu? Nie, dobra. Ja. A Jabal czy nie ma na początku? Ale że teraz są skrócone fokusy, a decyzja nie jest skrócona. Mhm. To jest głupie, że Albańczyk ma być z tobą, tak trochę. Czekaj, nie tyś od tam, bo się od razu dam... No, Albańczyk nie ma spornych terenów z Bułgarią. On ma z Serbią jedną prowincję i drugą prowincję ma od Grecji. Takie lol to jest, ale tak jest. Nie ma. Gdzie niby ma?
On ma Kosowo, jako sporną, tak, ale drugie, Epirus. Epirus się potem można skorować, z tego co wiem. Ale nie wiem, jak on to robił, tak, ale widziałem skorowanego, co mnie zdziwiło nieźle. Tym razem postaram się nie starać się doprowadzić do rozpadu tego Imperium. Nie, ja spróbuję sobie robię armię, bo i tak nic innego nie mogę. Ja się muszę jakoś utrzymać na... Chłopie, ja mam całe drzewko decyzji. W sensie, no, całe... No, tyle decyzji, że sam nie wiem, co robić. Na pewno zabrać Armenii dywizję. Ja na szczęście wiem. Więcej manpowera i więcej manpowera. Właśnie, ale nie wiem, iść tą lewe drzewko, bo to jest, daj mi niby 20% do miesięcznej populacji. No ale no, nie daje mi... O nie! Ktoś to przewidział, nie mogę zabierać, kurwa, Armenii dywizji. Ha, tfu, poprawili to. Walona Armenia. Ale jako to tam mam, jakby sobie powiększył front, może najwyżej z Persji, ale bym zabrał tam do Kubanu, bym sobie terytoria zabrał. Kto mówi? Mówcie, bo ja nie ogarniam. Nana. Co, tu jest 5 fabryk. Tu jest 7. 2. Ej, ci się opłaca pójść tam pod Kuban, wszystkie rzeczy wziąć, bo tam jest sporo nawet fabryk, patrząc na to, jakie to są kraje. Dobra, ja bym chciał pójść w Wielkiego Wezyra, tylko jest jeden problem, nie ogarniam Wielkiego Wezyra. A ja druga sprawa, ja nigdy, ja grałem tylko raz. To się ja grałem raz Osmanem i skrzeniłem nieźle. A, zapomniałem, Miczyk, że tu ze mną przecież jesteś, tu jako Cyrenajka zostałeś. Miczyk, dobrze, doskonale, będziemy mogli się wspierać na froncie, bo ja tam mam kawalerię, żeby szybko raszować. No i git, ja mam wielbłądy. Z ciekawości mam pytanko małe. Ja mam pytanko, jakim cudem to działa na czwórce i się nie wypada. Ja wyszedłem na tym Brytyjczyku, bo akurat coś mi wypadło, ale dzisiaj na pewno nie. Pamiętam. No to kto tam wygrał, jak to tam było? Francja wygrała, Ententa ogólnie, walkowerem. Ta Francja w Afryce, tak? Tak. Ona była najbardziej przygotowana do wojny i się wojny nie bała. Z ogólnie Ententa. Aha. Potem... Tam. Kurde, no. Chciałbym wpuść Patental AutoCAD. Kto? Ja bym chciał wpuść Patental AutoCAD, ale nie wiem, jak to zrobić. Tam mój kolega... Jako ta Bułgaria? Ktoś z nami na Brytola, czy nie? Nie. Nie. Okej, gadamy teraz o jakby obecnym multiku, a nie o tym, co kiedyś było. Skupmy się na obecnym. Ja wiem, że możemy chyba... Mówię, wydaje mi się, że albo Turki Administration, albo Grand Muslim Autonomy. Jedno z tych dwóch dawało potem... No ogólnie to prawa ścieżka u ciebie najbardziej na po prawej, co jest. Tak, tak. To wiem, że daje dobre stosunki między wydaje nami. Wydaje mi się, że chyba myślę, że to jest tego, że to Administration Muslim Affairs in Turki. Wydaje mi się. A ja muszę szybko Wezyra iść, bo Wezyr wiem, że właśnie może... zgadywać się nie tylko, bo ja wiecie, ja w ogóle mogę zrobić taki trik, czyli olać Azerbejdżan, sojusz z Azerbejdżanem i zrobić sobie sojusz z... Co to jest? Azerbejdżan? A, dobra, Azerbejdżan. O, mój przemysł właśnie nie Boże, Kuba, pamiętasz jak... A nie, Kuby nie ma tutaj, kurwa. Nie pamiętam, który się brało kodeks, austriacki, szwajcarski, czy... Ale na dwójkę spadło. Myślę, jakie prawo wziąć. Chyba islamistyczne najlepiej będzie. Czy austriackie, czy kurwa. A nie zlokowało mnie. Dobra. Jej, depresja. Kocham. Ja miecz nie dotknęło. No dobra, już dotknęło. Ja też. 5 karabinów w dzień, nie lecimy. Karabiny wyprodukuje. Karabiny? Ja produkuję 30. Właśnie, ja nie mam karabinów, wiedziałem, że czymś że czegoś nie produkuję. Ja powiększyłem template do 10. Niestety robię tutaj cele narodowe. Od armii, bo i tak nic innego nie mogę lepszego zrobić. A właśnie, mnie nie stać na nic, zapomniałem o tym. Nie wiem, ja myślisz, że 20% mówi population, czy może jednak iść w prawe drzewko? Nie wiem, ja chcę żyć. Ja chcę majestatycznego sułtana zrobić, jak on się tak śmiesznie nazywał tam. Wiesz co, Polaczko działają te eventy, w sensie szybko wyskakuje o wiele szybciej niż pamiętam, bo jest luty, a wyskakują mi już takie, co w kwietniu wyskakiwały eventy. A, więc w końcu nie gra, bo dla niego kraju już nie było, tak? Czekaj, myślę, czy prawa kobiet dać.
Nie no, nie, co ty. Nie no, daj im. Wielki wezyr. Daj im. A ten mod, że każdy kraj ma takie ogromne minusy. Why? No bo tak, to jest taki mod. Nie są, to jest po prostu tego, no. Mówcie, jakby spadało fajny... na poniżej czwórki, to ja będę przyspieszać, bo ja też nie zawsze widzę to. Po prostu Murzyn przebiegł przez Ewojopy i tak się stało. Tak, dokładnie. Teraz przecież był wielki kryzys. Jedynie ta Brytania jest okej, bo nie ma w ogóle minusów. Tak, dlatego ona jest wielkim nawet minusem. Nie ma. Jeśli jakiś kraj w tej grze nie ma minusów, to jest wielkim minusem, pamiętaj. Że Francja nawet takich minusów nie ma. Jedynie ma. Dobrze, nawet... a możesz skupić się na rozgrywce, bo mamy jakby plan do ustalenia. Więc tak, jak robimy ogólnie z bałkańską wojną, to chyba Cyrenajka, ty też możesz jedną dywizję wysłać wtedy. Chyba tak, wszyscy chyba mogą. Ty chyba możesz więcej, właśnie. Ja mogę jedną, to jest najlepsze właśnie. General. Spróbuję, na Grecji się będę okupywał. I zajmę te Saloniki. Tam się okopię, bo tam są góry. A spróbuję powalić Serbię. Muszę powalić Serbię, bo jak nie powalę Serbii, to jestem w dupie. Okej. Bo teraz możemy się umówić, że jak dam radę wyszkolić dywizję, to mogę cię obronić z Grecji. Znaczy mi się wydaje, że Saloniki jak zajmiesz, będzie git też. Okej, Korwin w Wielkiej Brytanii jest. Właśnie, no jak, co? No ja chcę właśnie te Saloniki zająć. No, Korwin w Wielkiej Brytanii. O, Korwin, nie, dobrze. Idę, co będzie dewolucja? Idę. On chyba robi dewolucję, jak dobrze pamiętam. Ja. O Boże. To się UK rozpadnie. Ale kto będzie miał tą agencję w tym modzie? Persja, Egipt, Max, ty Turkia. Co? Przecież na agencję nikogo nie stać. Majsta ciebie, Turek, Egipt, tutaj nie masz sensu. Ale to tak nie takie tak się nie wiem, co jeszcze może Rumun. Nie, ja muszę mieć tę agencję, żeby partyzantów zwalczać, bo mój kraj płonie. Zobacz. Prudowie mi się buntują, Grecy mi się buntują. Trypolitańczycy mi się buntują. Kto mi się jeszcze buntuje? Potem jeszcze dochodzą Araby, Syryjczycy, Ormianie, wszyscy mi się będą buntować. Jeszcze Polaków brakuje. A przyspad. A ty tam możesz chyba... To jest ja mogę różne rzeczy, tylko ja muszę przeżyć. Ty możesz... Możesz tam Greco Turkish Accord możesz zrobić. Słucham? Greco Turkish Accord możesz zrobić, żeby ci się już nie montowali. A wiesz, że mi się drzewko zmieni. Co? No. To się i tak chyba część zostaje z tego i to będzie tylko gdzie indziej w drzewku wyzyra. Wiecie, że Olobal jest beznadziejny trochę. Wiem, bo ja mogę Max Militaria robić, jakieś drzewko. Dobrze, ogarnij się, masz wspierać Bułgarię. Nie jesteś majorem, jesteś Jeżeli nie będziesz miał dywizji, żeby obstawić własny front, to nie uczestniczysz w wojnie. Pamiętaj, musisz mieć 5 dywizji, 3 na Grecję, 2 na Serbię minimum. Ja bym zrobił Bułgarię tak, że jak Grecję pilnuję... Ale ty grasz Albanią, nie Bułgarią. Na Grecję chyba więcej potrzeba. Na Serbię, no przecież ten Czarnogóra. No tak, bo oni Czarnogóry, racja. Oni nieraz biorą Czarnogórę, więc pamiętaj, że Czarnogóra jeszcze będzie. I potrzebujesz 3 dywizji na północ, 3 na południe. Ej, nie, halo, nie róbmy tego. Ja tyle mam powera nawet. Ej, nie, no Czarnogóry nie mogą. Jest taki ustawiony sojusz, nie ma zmieniania. Nie, chodzi, że Czarnogórę oni anektują. A. Bo Iliria ja im zawsze prawie za free oddaje. Bo kiedyś to Austria decydowała i Austria im odmawiała nieraz. Ale teraz jest tak, że odpierdziela się Mambo Jumbo jakieś i Iliria decyduje o tym, czy oddają. No i zwykle oddają. No ja bym ten człowiek, bo ja nie mam zamiaru atakować. Ej, łanie. W 39 to ja pierwszą cywilkę zbudowano. Tak moje fabryki. Nie można cywilek, tylko militarkę, no. Nie wiem, ja jedną militarkę zbudowałem, jestem pro, kurde. Szkoda, że nie u Miczyka, nie mogę jej u Izraela budować, bo bym tam pobudował u was. Ale kurde, nie mogę. W Armenii? W Armenii też nie mogę. Nie mogę w ogóle u Papetów budować, smutek. No nie, Syryjczycy się buntują. Waszar, uspokój się.
To w erekcjach na lewym drzewku masz, żeby dostać. W ogóle zapomniałem, chyba się teraz. To weź sobie to, przydać się. Słucham? Mówię, nie, mówię to Albańczyka. A co mam niby? Bo zawsze nas nie wiedziałem, że to do mnie. No bo dostaniesz tam trochę manpower więcej. Accommodation population factor 3%. Tak. Olewaj sojusz z Austriakami, jest? Pamiętaj. Gdzie to jest? W Albanian election na lewo. Tam jest Albanian, Sowej... Nie wiem, co się trzeba. O, Chiny mają problem. Kocham Chiny za to. Halo, wiesz, ej! Ja... Coś się popsuło Izraelu. Kurde, nie ma jednej kliki. Patrz. Ej, to tak chcę powiedzieć. Ja mam całe drzewko zablokowane oprócz od armii, od floty i od samolotów. To wiesz, ja tylko tam mogę robić. Ej, wiecie co teraz dodali? Ja tego nie widziałem. Teraz jak klikniecie na Chiny, na jakąś prowincję w Chinach, to się pojawia, co to jest za prowincja, do której prowincji to należy. Lol. Ja nie widziałem tego autentycznie. Tajwan też jest w tym. By the way, ja mam śmieszne problemy u siebie w kraju. Będzie śmiesznie. O, ja będę miał problemy z tymi Bałkanami, bo im zajebałem. Ja też jestem rozmawiał, bo tutaj ma 4 fabryki pewnie. Zabijam im tyle ziemi, że spokojnie będą chcieli wydrzeć wszystko. Okej. Okay. Wszystko mi zabiją dosłownie. Dobra, ale jeżeli ja przegram... To jest przewalone. To wtedy... Nie, ja wtedy się zgodzę na pokój i przecież wszystkie dywizje do ciebie i potem odbijemy to. Jest to pewna opcja. Co więcej, wtedy mógłbym ciebie chyba za atak... Nie, bo jak cię podbije, to znikają ci dywizje. Chciałem powiedzieć... Bez sensu. Ale może bym mógł spapetować. Nie możemy. Czemu? A nie wiem, ktoś wysłał mi anulowanie. Yeah. To czemu? Nie wiem czemu chcesz poświęcić swoją jedyną fabrykę na to, żeby kupić coś u mnie, ale okej. Okay. Ja narzekać nie będę. A z ciekawości zobacz, jakie ty tam masz rzeczy odblokowane. Rzeczy? Co to są? Jakie rzeczy? W ogóle, jak stoimy flotą? Bo w sumie mam największą flotę chyba z tych wszystkich krajów. Ja mam 2 destroyery. A nie, bo chyba Grecja wskazały. Z Egiptem w sumie mają większą ode mnie, kurde. Ale pamiętaj, że ja też mam jakieś 2 ubogie statki. Co one mają w sobie? Design. Dobra, to nawet jest statek. Ty właśnie, ja w ogóle buduję statki jak walony jakiś. Masz 3 destroyery, okej. Ja mam 2. Jeżeli tam radę wziąć sojusz. Bo ja mam 21, Rumunia to nie ma, Grecja ma więcej ode mnie. Grecja. Dobra, ziomek, ty idziesz kurwa tłumić bunty. Uspokój ktoś tych kurwów. Ja mam 2 pancerniki, ale to za mało. Jak tam Izrael u ciebie? Coś ci pomóc tam tymi terenami? Nie, na razie nie trzeba. Pamiętajcie, że jak on będzie miał wojnę, to też do niego wysyłamy wtedy. Oskar laguje za jakiś czas, widzę. Dobrze, ale to możesz powiedzieć, że spadło na 3 i ja wrzucam od razu na 4, bo tak jak on laguje, to bardzo, mapa, bardzo mało patrzę, powiem szczerze, że laguje. O nie, Serbia ma Czarnogórę. No ma, to też jest. Dobra, mam już po jeszcze ulepszenie. Ej, ale byłaby beka, jakby się im zgodzili oddać Bośnię jeszcze za free. No właśnie się, żeby im nie oddali ani jednego prowincji, tak by się dzieli. Ej, ale wiesz, że to jest możliwe, tylko że ostatnio jest 80 do 20%, żeby oddali. Jeśli chodzi o Czarnogórę. Wiesz, to nie wiem, czy... Tak? Jeśli tak patrzę, to nie wiem, czy dobrze, że na tą Albanię przydać, bo jak ty miał większy front. Wiesz, zawsze może zostać neutralny. No to zawsze mogę sobie siedzieć tle grać Factorio czy coś innego. Tak, a potem Hurdur, kraj mu się rozpada, syndykalisty wybuchają, przegrywa wszystko. Wybucha mu dwuprowincjonalna wojna domowa. A sobie włączę coś innego, bo na to sąda. O, mogę sobie poprzeć stosunki z Persją, z chęcią. Co to ja mogę mieć? Tylko jak będziesz lagałaś, to cię wyrzucam. Od razu mówię, no. Więc uważaj. Dobra, czarnego murzyna pokonałem. Zobaczymy, co cię lagować z tego robienia.
Będzie mi lagować, to najwyżej to przerwę to jedną rzecz, to co robię. Ej, ale dobre wieści, ekipa, czyli udało mi się właśnie z kryzysu wyjść. Ostatni fokus robię na wyjście z kryzysu. Słucham? Ja. O nie, awangarda, ratujcie mnie. Turek się boi awangardy. Awangarda jest zła. Dajcie mi mojego wezyra. Halo, co to za... Halo, co to za Persja? Socjalistyczna. O, on poszedł w czerwoną Persję. To będzie śmiesznie, bo nie może... Bo chyba, podkreślam, chyba nie będzie mógł wziąć sojuszu. A jak... Nie wiem, Izraelu, ty wiesz może, czy on może wziąć sojusz, jak jest socjalistą? To tak nawet, jeśli nie, to Iran chyba zawsze walczy sam. No nie, wydaje. Bo jak Najdża nie ma, to Persja może z Egiptem być. No nie wiem. Bo wiesz, wtedy to byłoby o tyle dobre, że można by skupić się w pełni na Persji, szybko go, wiecie, kaput i... Turki. Noka. Kurde, co za znowu powstania? Już mam... To jest piękne, mam na minusie od dłuższego czasu Political Power. I nic nie mogę robić. Ej, pójdź po konserwatystów, czy do socjaldemokratów? Słucham? Ej, a pod kogo pójdziesz? Pod socjaldemokratów, czy pod socjal... czy pod konserwatyzmów? Czy socjaldemokracji, czy socjalkonserwatyzm? Pod szkalów pamiętasz? Chyba pod konserwy najlepiej. Pod szkalów? Czemu pauzujesz Nana w ogóle? Event! No ale się nie pauzuje, kurde. A jak mówię, że konserwatyzmów, to się posłucham. Mi się wydaje, że konserwy. Wow, odblokowało mi się. No nie, to szkolowe wywaliło. Czekaj. Powiem tak, mam przejebane. A, jesteś, już wróciłeś, dobra. Tak, wróciłem. Nie wiem, czy wszystkie cywilki nie przekonują. O, pingwin sobie poszedł, okej. A nie, no dobrze, bo jak patrzę po bonusy, no to fakt jecha. Lepiej po. Słuchaj, bo było pytanie, on ma iść w konserwy, żeby z tobą być chyba w konserwy. Albania no, w konserwy. Wiesz, że brałem konserwę. No. Ale jak patrzę pod bonusy, to pod konserwę mam lepsze. No. To wiesz. Lepsze bonusy, no to tak w skrócie lepiej. I tak wszyscy jesteście częścią Wielkiego Osmana. W końcu zmniejszam tego Black Sunday'a minusy. To jest głupie, że to bierze Almańczyka, który i tak nie ma przemysłu. Ej, wyłącz, ale to jest cały czas. Co jest? To jest cały czas, nie musisz do mnie pisać. A nie, bo zniknąłeś na chwilę i się pytałem właśnie, co się stało. Wywaliło cię nagle. Nic się nie stało. Coś się stało, jak cię nie wywaliło. Ile masz mentpoja? Ja? 80 tysięcy. Zero. Bo nie powiedz, że masz 800 tysięcy, że masz 200 od 500. A to nie jest manpowera w polu. Ja mam 380 tysięcy w polu. Czego no, połowa z tego to się trenuje, więc od 60 do 99 tysięcy, to masz mało. Już Bułgar ma więcej, czy Rumuniec. O Boże. O Boże, trzeba to ogarnąć jakoś zaraz. Ale będziemy, ale ja dosnę w pierdolu. Ja potrzebuję artylerii skądś wykombinować, to jest najlepsze. Najlepsze, że ja pobieram w tle grę i normalnie mi chodzi. Dobra, dobra, nie kombinuj, bo już pingwina... Zaraz będzie 100 godzin. Tak. Od kogo by kupować? Zaraz. Kurde, czemu... Czemu nikt nie ma stali? Trench Warfare'a, jedno sobie Grand Battle Plan. Okej, aż. Wywaliło? Tak. Wywaliło. Tak. No to był świetny multik. Dobra, to... No. All the world. Czekajcie, zawołam tylko.
Oskar, jaka operacja. No ale panowie, no Crash. Co pogialiśmy, to nasze. Ja miałem być pod monarchię absolutnie.